Takie zabawki to mi się podobają. No dobra. Ale nie oznaczymy wszystkich w ten sposób. Dobra, mam nadzieję, że starczy. A ciebie, kolego, zdejmiemy. W ten sposób, dobra. Ktoś? Łopanie! Ty! My jesteśmy z tobą. Rzeczywiście potrafi do swoich strzelać. Swoich uszkodzić. No dobra, tak jak już tak wyszło, to tarcza. I wjeżdżamy na ostro. Może nie ma co tracić amunicji. Oraz tarczą niestety nie możemy strzelać z naszej snajperki, okazuje się, ale może pistolety jak najbardziej wejdą w grę. No i czołgi. Nie ma co amunicji tracić tym wszystkim. Kto tu się kryje? Przez ciebie, kolego, nasza misja stoi w miejscu, dobra. Czołgi go zdradziły na szczęście. I ten, ty byś nieźle te paprykarze szczecińskie otwierał. Okej. Oho. Na jednego szkoda tracić. Dobra. Cztery trafienia. No to ładnie, to już całkiem niezła nagroda jest chyba przy czterech trafieniach. Dobra, gościu z rakietami poszedł. Jakiś pseudo-snajper też. Mam nadzieję, że granaty mu nie straszne. Nie ma tu jak... O właśnie, jak się wychylić. Przeładujemy, chociaż widzę, że niewiele nam zostało amunicji. Przełączymy się na inny tryb może w takim razie. I jedynka. Oznaczymy ich wszystkich. Dobra, całkiem fajna ekipa. Nie, 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 nic nie będziemy odrzucać. Niech to tam wybuchnie. Ile? Tym razem. Tu przy tym można stać? I co, żadne trafienie, czy jak? Tak, ktoś, nikt nas nie poinformował o tym, co się dzieje. Aha, tylko gotów do strzału. Jeszcze spora ekipa tu się kryje. Chodźmy do wieży paliwowej! Może, no właśnie, przecież możemy rzucić boty tropiące i one nam wykryją potencjalne cele. Chociaż widzę, że chyba szybciej zdejmiemy w ten sposób, a tam nasz tropiący wejdzie. No będzie trzeba sobie pożyczyć jakąś broń od wroga. Dobra, na jedynkę i zobaczymy, ile jest do oznaczenia. Starczy. Zadowolony, tak? Ale przyznaję, że te rakiety, no trochę większe nadzieje w nich pokładałem. Bocie. C-12, B-52 i tak dalej. No, nie mamy już broni jako tako. Przydałaby nam się jeszcze jedna chyba. Wykorzystamy tą gotowość do strzału. Tym razem niech mu wejdzie to. Nieprzyjaciel! Na 12! I dalej nic? Masz jakąś broń pożyczyć? Tak to. Przydałoby nam się coś podnieść nowego. Coś tam się świeci, ale to chyba nic, co by nam mogło pomóc w walce. Dobra, rzucimy tropiącego. O właśnie. Oho, a tu jeszcze jest całkiem gruba ekipa w okolicy. No, zobaczymy, jak dwa trafienia. Dobra, i to jeszcze nie wystrzelił. Okej, ale chyba wejdziemy tutaj od tyłu, tylko niech przeładuje się nam broń. Jeszcze ktoś siedzi. No i celność pozostawia trochę do życzenia. To coś jakby się paliło. O, otóż to chciałem się pytać, czy wybuchnie. No dobra, skoczymy tu i coś sobie podniesiemy z tłumikiem wzmacniane. To najważniejsze, że ma tłumik, tak. Nam wystarczy. Oho, do zabawy. Trochę się człowiek tu wpakował, ale może. Właśnie, trzeba pamiętać o tej tarczy, że mamy. No i pięknie weszło. To dobrze, że C12 działa. Teraz zobaczymy, jak działają jego działa. Jak? Bardzo ładnie, zaraz będzie szóstka. Kurwa mać. O. Itan, umiesz tak? Siarczyście podsumował akcję. A to nasi. To nasi. Panowie, bo my już na miejscu jesteśmy. Dobra, to poczekamy, jak sobie te C12 tu załatwi problemy. A może i nie. Jak z celnością ma jeszcze małe problemy. Otóż to, kłopoty. Może tak, że się nie powtarzać. I nasze czołgi już tu wjechały. Ale wsiąść dalej nie możemy. Dobra, z doświadczenia wiem, że nie ma co wchodzić pod nogi. Oho. Żadne odłamkowe. Oznaczyć cele. Dwa trochę mało. Dobra. Ale lepiej żyć. Dwójka na nic nam, niestety. Niestety. Okej. Okay. Ciężko powiedzieć, gdzie jest wróg, gdzie nasi, bo tak w sumie idą do przodu. C-12 gotów do strzału. Okej. Okay. No chyba nie jest nasz. Oho! Warto do nich strzelać w ten sposób, dobra. Jak tam? Kończmy to! Trzeba dostać się do wieży. Nikt do nas jakby nie strzela. Wrogi mega!
Strzelaj do niego, oho. Chyba mamy dobrą broń do tego celu. Rzutnia rakiet nie. O, minigun bardzo chętnie. Przeładuj raz jeszcze, tak. O, tak, bardzo. Nie dobrze tutaj się dzieje. Niedobrze, niedobrze! Do tyłu! Rakiety, tak? Nie mamy rakiet więcej. Nie damy mu rady! Palić do niego! Oho. No właśnie fajnie było z tą wyrzutnią rakiet, ale jak nie mamy amunicji, to musimy znaleźć jakiś inny sposób, żeby do niego podejść. Tylko tu załatwić. Tam mu ręki nie zniszczymy, ale tam też nie weźmiemy tego spod nosa. Coś jakby tutaj u góry było. Czyżby ktoś otworzył skrzynkę? Tak. Mamy ponownie dostęp do rakiet. Bardzo dobrze, dziękuję za otwarcie skrzynki. Minigun. Taki minigun. Dobra, granat. Schować się za tym. Jak tylko uzyskam... No dobra, nasza nutria jakaś tu biega. Rzutnia rakiet nie, ale minigun jak najbardziej zniszczony. Wskakuj, wsiadaj. Nie jestem przekonany, czy wsiadaj. Ja ciebie zniszczę o te wyrzutnie rakiet jeszcze. Jak my mamy na niego wskoczyć niby? Jak oni sobie to wyobrażają? O właśnie. Dobra, zmienię broń. Skoro gra nam mówi wskakuj, spróbujemy ich posłuchać. Co prawda nie jest wyrzutnią rakiet. Kurczę, niedobrze. Przyznam szczerze, że okolica nie jest zbyt sympatyczna. Gdzie nasze wskakuj tutaj biega? Dobrze by było... Nieprzyjaciel! Właśnie, zlikwidować ewentualnych nieprzyjaciół i możemy spróbować wskoczyć do niego. Dobra, zresztą co się będziemy męczyć? Bot tropiący? Ktoś jakby tu był. Okej. I wskakuj. No to jesteśmy. Cześć kolego. Myślę, że sobie wsiądziemy do środka. A to niestety taka zabawa. Oho. A może pan do nas dołączy, sierżancie? Jeśli obwody są całe, będę w stanie zresetować C-12. A, to jeszcze żyje, no właśnie, bo gdzieś zaniknął na tej całej zabawie, on się po prostu zawiesił. Wiedział kiedy, kurczę. Nasz kumpel wciąż działa! Solidna robota! Teren jest nasz, sierżancie! Przyjąłem! Do wszystkich! Ruszamy do wieży! Hebra, tu korsarz. Jesteśmy w rejonie działań, szykuj wsparcie, słyszysz? Nie zrozumiałam, korsarz! Powtórz! Nie zrozumiałam! Hebra! Salter, zgłoś się! Brak łączności! Idzie burza! Uwaga! Nadlatują! Może to wsparcie? To nie nasi! Olympus Mons! Kryć ją! Jestem, cel. Może pan biec? Tak, idź tam. Najbardziej zdecydowanie to nie wygląda jak wsparcie. Możemy... Nie możemy z C-12 skorzystać. Trochę mi się to nie podoba. Gdzie tu się kryć? Jak... Oho. Skok, tak zdecydowanie. Wszyscy do nas ładują. Wszystko tu leci. Dobra. Nie widzę żadnych wrogów. A tylko latają tu. Proszę mi pomóc, kapitanie. Okej, okay, Itan, ty tutaj jesteś? O, z nieba nam spadłeś. Tam lecimy. Lecimy. No dość niebezpiecznie było w tej okolicy. Właśnić! Właśnić! Jeszcze dwóch jest za mną! Uwaga! Mówi admirał Seren Kortor i Putmont. Wzywam żołnierzy KONZ, poddajcie się! Lub natychmiast będziecie straceni. Kocz! Nie damy się zajebać jak psy! Ani teraz, ani nigdy! Spadajmy stąd, zanim zaatakują! Będziemy czekać na wsparcie lotnicze! Odmawiam! Zajmiemy teraz tę wieżę! Nunes nie żyje. Wykrwawiła się. Atakujemy tym, co mamy! Wykonać! To pana sugestia, sierżancie? Tak jest, sir. Celem misji jest zrównanie z ziemią wieży paliwowej. Tak. Musimy ruszać. Już! Ethan, otworzysz tę windę? Tak jest, sierżancie. Proszę jechać na dach i osłaniać nas. Czekamy na sygnał, jak będzie pan na miejscu. Ethan, idziesz ze mną. Tak jest, sir.
to tak możemy lecieć. Bez Itana nigdzie się nie rusza. Już nieraz nam uratował tyłek. Ciekawe, jakby tak szybko wysiąść stąd. Na pewno. Idziemy na górę i szukamy wyjścia. Kapitanie Reyes, nie ma nadziei na zwycięstwo. Pogrzebiemy waszych braci, zapolujemy na waszych synów. Śmierć nie jest hańbą. Mhm. Myślałem, że kamery. Jak mu tu wierzyć? Otwórz. Na pozycji! To nasi! Kozak! Jest smarty, kapitanie! Retribution! Kierunek 040! Pokaż nam, co umiesz, kocz! Załatwię tego bydlaka, kapitanie! Ostrożnie, Gator! Jak Dawid z Goliatem, ser! Nie dziękuj. Co tak długo? Radio padło. Czułam, że coś się kroi. W samą porę. Tak, zdecydowanie. Można lecieć. A ty gdzie? Okej. Myślę, że nie ma miejsca u nas już. Rzuć okiem na interfejs. C-12 i pojazdy zniszczone. Bez ich wsparcia będziemy musieli zaatakować wieżę z powietrza. McCallum zauważyła turbinę gazową. Zniszczymy ją i cała wieża eksploduje. Gotowy? Jak nigdy. Dobra robota, Marines. Kosy was zmienią. Zrozumiano. Do boju! Dajcie śladu! Przyjąłem, sierżancie Omar. Barwy wojenne, Reyes. Robimy dym i wracamy. Kosa dobra. Kosa 2, zbliża się wróg. Gdzie jesteś? 1-1 atakują nas. Wracamy do ciebie. Lądowanie. 2-1. Potrzebujemy osłony. Odbijamy się do turbiny. Daj nam podejście. Zrozumiano, Febra. Febra nas prowadzi, ale nie wiem, czy nie mamy zniszczyć najpierw przeciwników. Okej. Otóż to. Czy jeszcze będziemy lądować? Dobre i to. Można było się przełączyć w sumie na rakietę, jak nam je załadowali. A póki co dobra pasa. Z działka wjeżdża. Antyszakal, no to dobrze. Na niego wykorzystamy nasze rakiety. Mam nadzieję. Chociaż tutaj cała salwa. Trafimy sobie z nimi radzić. Dobra, rakietę raz jeszcze. Przyznam szczerze, że jestem antyszakalem. Tylko na 12. No zauważyliśmy. Trochę niebezpiecznie się robi tu w tych. Unik? Unik. Unik, a co? Reyes, wynoś się! Rozwalić silniki antyszakala! Pojęcia nie mam, co on tu wymyślili. Unik. Tak jest! Pierwszy silnik padł! Antyszakal spada! Okej. Okay. Eskadra szakali! Unik. Okej. Okay. Dobra, coś nas znowu walnęło. I się cicho zrobiło. Dziękuję bardzo, systemie. Nic nie widać. Trzęsie nami. Dobra. Spróbujemy zrobić unik. Myślę, że czas wyciągnąć rakietę chyba w takim razie. Unik. Tak, no to już mam tytuł na dzisiejszy odcinek. Po prostu unik. A, jeszcze ktoś. Chyba nie. Jakoś tak... Możesz otworzyć turbinę od środka. Ląduj. Cicho się zrobiło. Dobra, ląduj. W jaki sposób możemy... Chyba na kontrol jest też takie zejście spokojne w dół. Za cicho jest, zdecydowanie... Czekaj. Do góra, okej, zdecydowanie za cicho. F, żeby wylądować? Nie, to F, żeby wyskoczyć zapewne. Okej, a może i... No to F. I co? O, no i pięknie. No wylądowaliśmy, ale nie jesteśmy w stanie wyskoczyć. Oj, gro. W takim momencie coś takiego nam zrobić? Jest. Autopilot. Rozumiem, jesteśmy przy turbinie. Piękny autopilot. No to ja dziękuję za takie wsparcie kierowania. Aha. Kryj mnie. Robi się, szefie. A. Dobra. Może tak być. Aha, albo z lewej. To co, kończymy? Pewnie. Chętnie. O, ten tu. I tam widzę, wszystkich nam załatwi. Tyle z tej akcji będzie. Aż... A, nie to. W gruncie rzeczy myślałem, że mamy może te całe. Dobra, ale jak tu już jest ranny,
Jeszcze mamy tropiciele, ale jak... Tak, granatami też możemy w sumie. Chociaż granaty lepsze na boty były. Z drugiej strony jak ranią ludzi. Coś dla nas. Tylko później teren jest jakby skażony, nie można tu wejść. Myślałem, że chcę wyskoczyć. Więc samobójstwo. Bardzo dziękuję koleżanko, że się tu wjechała. A może czasem warto by było... Nie śpimy, tak? Lecimy. Do góry? Mam nadzieję, że tak. I że nie ma tu specjalnie kłopotów. Zrób coś! No właśnie. I tam gdzieś jest. Bo nam tu zaraz beczki się skończą. Tu jeszcze ktoś siedzi? Nie. A sam. Tak honorowo w plecy. 1:1. A przyznam szczerze, że dobór muzyki tak czasem dobrze gra, ale czasem to tak średnio czuję moc całej akcji. Możemy właśnie wychylać się, ale to i tak nas specjalnie chroni. Myślę, że po prostu rzucimy jej granat i tyle, co nas widzieli. Ilu zabitych? No i bardzo dobrze. Dobry wynik. I dobity. Teraz tak, oho. A tam kto wychodzi zza panelu? No niedobrze. Tam ich dwóch chyba jest. Że nas schody w miarę kryją. Mam nadzieję tylko, że nikt z nich nie zejdzie. Oho. Żadnego odrzucania. Dobra. Nikogo nie ma u góry? Nikogo nie ma. Dziękuję bardzo, całkiem fajną miejscówkę nam dali do walki. Mam nadzieję. Mamy już panel. Mamy też jeszcze pojedyncze problemy. Mam nadzieję, że... Jeden ranny. Dobre i to. Krył się za panelem. Widzę coś fajnego wybuchowego. Dobra, nie żyje. No może przetestujemy ten wybuch. Tam chyba ktoś biega koło tego. Szkoda tylko, że nas nie informują o ewentualnych trupach. Ale skoro i tam jeszcze strzela, to znaczy, że ktoś tu się trzyma całkiem nieźle. I tany jak sytuacja? Trochę jeszcze możemy oberwać. Teraz sterowanie, dobra? Oby tak. Odkryj osłonę. Pytanie, czy ktoś nas tą zabierze? Mamy uciekać? Czy zabierzemy sobie jeszcze te sprzęty? Co z Gatorem? Cisza! Spokojnie, wszystko gra! Oby! Oby nie starczy, trzeba mieć wiarę! Tak, koleżanko? Wracamy, czy coś? O tak, no to właśnie, o to nam chodziło. Wróć do Szakala, rozumiem to samą drogą, mam nadzieję, że problemów nie będzie. No, czasem całkiem fajna broń nam wpada, ale przyznam się, że przyzwyczaiłem się do tego, co mamy w dłoni teraz. Ty, nie biegaj, już zapomniałem, jak się biega po ścianach, to nie wykorzystamy tego. Jakby od razu nam powiedzieli, że wróć do Szakala, to byśmy wrócili podczas naszej gadki z koleżanką. No, ale zobaczymy, co z tego wszystkiego wyjdzie. I tam pakuj się na pokład i lecimy. Mhm, spacja i żaden autopilot. Będzie boom! Potwierdźmy wybuch wieży. Poglądajmy fajerwerki. Otóż to. Mam nadzieję, że... O, ale nas wyniosło to w powietrze. A ja boom nie chcę stracić. Dobra, to chyba będzie bezpiecznie. Okazuje się, że mamy opuścić to miejsce, ale nim opuścimy, jeszcze podlecieć tutaj, tak? Trzeba było na bok skoczyć, żeby misja się załadowała. No, są takie pewne niedopracowane rzeczy, ale wygląda na to, że tyle chyba wystarczy, żeby coś tu zdziałać. No i teraz będzie przynajmniej mały boom. O, o, i o to chodziło. Uff, mordę. Można uznać, że potwierdzona. To co? Do domu, Salter? Teraz będę za tobą latał. Niezła flara, Kosy! Miło, że jesteś, Gator. Myśleliśmy, że już po tobie. Nawzajem! Udało nam się zgubić Olympusa w chmurach! No to znikajmy stąd, zanim nas znajdą. Gotowe, Korsarz. Daj rozkaz. Kosy, startujemy. Przyjęto. Wracamy. Systemy startowe włączone. Dajemy. Ruszam. Moc w normie. Retribution, startuj. Przyjąłem, odpalam silniki. Retribution 19 tysięcy, przyspieszamy. Tak jest. 35 tysięcy, Mach 1,5. Mamy coś na radarze. To Olympus! Ach, kurwa! Dopalacze uszkodzone. Systemy awaryjne. Kapitan dostał! Wyciągaj! Nie mogę!
No dalej, dalej! Mamy go na ogonie! Manewry unikowe! Ach, działaj, cholera! Kierowanie ręczne. Działa! Wracaj na red! Gator, grzej silnik, skaczymy! Ta jest! Brązek dostał! Trafienie, trafienie! Próbuję! Katapultujmy się! Nie, wyląduję! Alarm zderzeniowy, ser! Katapultujmy się! Mayday, Mayday! Zestrzelono nas! Wyrwa w kadłubie! Retribution, odskoczyć! Wycofać się! Wykrywam wielu wrogów! Walą w nas wszystkim! Wycofać się z walki! Nie! Nie zostawimy cię! Gator, skacz! To rozkaz! Przyjąłem, ser! Wrócimy, Reyes! Słyszysz? Znajdziemy cię! Powodzenia, 141. Kapitanie, pana skafander. Nieźle oberwał. Lewe ramię urwane. Trudna sytuacja, ser. Powietrze wciąż uchodzi. Co zrobić? Odpuść, Titan. Nie mogę, ser. Jest pan dowódcą. Celem mojej misji. Kto tak mówi? Jestem maszyną, ser. Można mnie zastąpić. Nie, Titan. Jesteś moim bratem. Gadającym robobratem. Potwierdzam. Ty przystojniejszym z rodzeństwa. No jasne. To chyba koniec zabawy, partnerze. Chyba się boję, ser. Ja też. Proszę nie odchodzić, ser. Ser. Kapitanie. Kapitanie. Kapitanie.